Przepraszam, nie widzieli państwo drugiej takiej rękawiczki? Nie. Widzę, że pani też z tragedii. Czy to się rzuca w oczy? Mnie się rzuca. Pani pozwoli? Macbeth. Szkot zapewne? Tak. No, poznała pani po akcencie. Nie, po nazwisku. A pani... Angielka? No, Włoszka. Ale dobrze pani mówi po angielsku. Autor Anglik. To tak jak mówię. Snując zaś dalej moje domysły, przypuszczam, że w pani wypadku chodzi o autora jakiejś dłuższej tragedii. Całe 5 aktów, proszę pana. To tak jak u mnie. Nie wygląda pan komediowo, to trzeba przyznać. Jak to wyglądać komediowo? Kiedy w 4 aktach 10 trupów. Ale wspomniał pan, że sztuka w 5. Pierwszy akt. Suchy. A jaki tytuł? Macbeth. Jestem tytułowy. Wystawiają mnie teraz w Letnim. Panią też? Mnie w Tragicznym, też niedaleko stąd. Ale ja nie jestem tytułowa. Więc wspomniał pan, że 10 trupów. Co najmniej, bo jest margines i na więcej. U mnie tylko 4 i bez marginesu. A jaki tytuł? Otello. Imię małżonka. Włoch. Nie. Murzyn. Ale na służbie w Wenecji jako wyższy wojskowy. Ja również jestem wojskowym wysokiego stopnia. Ja natomiast jestem wenecjanka. Desdemona. Murzyn to cały czarny? Tak. Ale nie brudzi w dotknięciu. Co panią skłoniło do tego małżeństwa? Miłość. Szczęśliwa aż pani. Mąż jest szlachetnym, ale bardzo zazdrosnym murzynem. Ja również nie jestem zbyt szczęśliwy w małżeństwie. Moja żona to kobieta żądna władzy. Gotowa iść po trupach. Ale nie sama, tylko z mężem. I tak razem chodzicie po tych 10 trupach w tej sztuce? Widzę, że ta cyfra utkwiła pani w pamięci. No, przyzna pan, że to wysoka śmiertelność nawet na tragedię w 5 aktach? Czy da pani wiarę, że to my we dwoje z żoną załatwiamy tę całą kwotę? U pani 4 pozycje? Tak. O, i dopiero w 5. Aż 4 suche akty. Tak. Zaraz. Elwira, Rodrigo, Otello. Zaraz. A kto 4? Byłabym zapomniała, przecież ja 4, dusi mnie małżonek w 5 akcie. Zazdrości? Tak, ale przez kogoś niewątpliwie poduszczony. No przez kogo, nie wiem, bo nim się rzecz wyjaśnia, to już uduszona. Niech pan mówi, co chce, drogi mistrzu, ale to nie były dialogi Szekspira. A to się rzucało w oczy? Rzucało. Czy pani da wiarę, że ja chyba sam z siebie nigdy nie unicestwiłbym tylu osób?
Ale moja żona ma tak kolosalną siłę perswazji, że jak zacznę w drugim akcie królem Duncanem, to już potem co akt, to fakt z tej dziedziny. Poza tym wiedźmy u mnie w sztuce. Widma, duchy, ponurawą. Ale trzyma się widza w napięciu, to tamto nie ma. No, powiem panu, że i pan jest ponurawy, ale bardzo pociągający. No gdzie to? Pani po prostu lubi wojskowych. Nie jestem głęboko przekonana, że gdyby nie te ambicje żoniny i to poduszczanie, to nigdy by pan tego wszystkiego nie zrobił, nigdy. Ja na przykład mam sumienie w czystości, jak Boga kocham. Kto jedy z demoną, gdyby pani była moją żoną? No może inaczej potoczyłoby się moje życie. Gdybyśmy byli małżeństwem i chciałby pan kogoś tam... No wie pan, to ja bym panu wszystko wyperswadowała i pan by też miał czyste sumienie. A w tych czasach to bardzo ważne. Pani z jakich czasów, przepraszam? Renesans. Ja z głębokiego średniowiecza. Cała epoka nas dzieli. Ale gdybyśmy byli z jednej epoki, ja to pomogłabym panu utrzymać sumienie w czystości. A ja bym nigdy pani nie udusił. Nigdy. Słowo honoru. Nie, nie. Nigdy. Nie, pan tylko tak mówi. Chociaż dobrze panu z oczu patrzy. Panu patrzy z oczu takim mężczyzną. Małżonkowi to raczej wodzem patrzy i to takim starszym wodzem. Desdemono, gdyby się tak spotkać. W innych czasach, w jakimś innym miejscu. Jako dwoje młodych, wolnych ludzi. Oboje przystojni, bogaci. Bez wybujałych ambicji, obłąkanej zazdrości. W jakimś pięknym mieście. Byle nie w Wenecji. Dosyć Wenecji. Tak jak ja, Szkocji. Ale ze względu na klimat dobrze byłoby we Włoszech. W Weronie. Werona jest bardzo piękna. No czemu nie można by w Weronie? Pan by miał na przykład na imię Romeo. To bardzo ładne imię. Romeo. Pani Julia. Bardzo lubię to imię. O, Julietta. Romeo. O, czy Julietto. Boże, a wtedy bylibyśmy szczęśliwi. Jacy szczęśliwi.